Cześć i czołem, koledzy i koleżanki, kolejny 24 dzień miesiąca, godzina 19, zaczynamy! 4 listopada w Karwi, Dębkach oraz Krwiańskich Błotach odbędą się zawody Norda Cup organizowane przez KOPZW z Pucka. Zawody jednoturowe, trzysektorowe, więcej informacji na stronie surfcasting.pl. Ponad 50 tysięcy sztuk jesiota rosyjskiego i syberyjskiego, które pod koniec sierpnia tego roku uciekły z hodowli w podarowskich Jeżycach, mogą zagrażać ekosystemowi morskiemu, mieć negatywny wpływ na jesiotra ostronosego, który jest pod ochroną. Ostrzeżenie w tej sprawie wydali naukowcy z morskiej stacji w Helu. Do ucieczki doszło pod koniec sierpnia, kiedy obfite deszcze spowodowały zerwanie wałów przeciwpowodziowych na rzece Wieprzy. W okolicy wału znajdowały się właśnie stawy hodowlane, w których znajdowały się te właśnie jesiotry. Szacuje się, że do rzeki, a później również do Bałtyku dostało się około 50 tysięcy sztuk tej ryby, czyli 60-80 ton! Na oficjalnym profilu naszego klubowego kolegi z Władek Team Ksawerego Szymańskiego mogliśmy ostatnio zobaczyć ogromną rybę złowioną na kulkę halibutową. Jak sam pisze, ryba była dość stara, jechała mułem, więc wędkarze wrzucili ją do wody. Port to domena naszego klubowego kolegi Jarka Rusaka, który każdą wolną chwilę spędza w porcie we Władysławowie. 10 września udało mu się złowić dość nietypową jak na nasze realia rybkę, którą okazał się karaś ozdobny. W połowie września na plażach w okolicy Orzechowa odbyły się kolejne zawody z cyklu Grand Prix Polski w surfcastingu. Faworytem tego spotkania okazał się Pomuchę Lęborg, gdyż aż dwóch jego zawodników stanęło na podium. Mowa tu oczywiście o Andrzeju Chycyk oraz Mariuszu Bizewskim. Na trzecim miejscu plasował się Krzysztof Małecki z Kongera Poznań, a pierwszy z naszych zawodników, Jarosław Worach, wylądował na 6 pozycji. Nie zrażamy się jednak tą małą porażką i szykujemy się na Mistrzostwa Polski, gdzie Władek Team wystawia 4 drużyny, czyli 12 zawodników. Mimo tego, że już mamy jesień, wciąż w naszych przybrzeżnych wodach naszego przepięknego Morza Bałtyckiego można spotkać sporo leszczy. Udowodnił to Paweł Przywrocki, łowiąc z Michałem, Dariuszem i Marcinem wielkie ilości tej właśnie ryby. Jak dobrze wiemy, nasz klubowy kolega Andrzej Technik uwielbia łowić belony. Nawet teraz, gdy większość z nas nastawia się na flądry lub ewentualnie leszcze, Andrzej udowadnia, że stosując odpowiednią technikę i mając sporo umiejętności, z odmętów morskich można wyłuskać tą wspaniałą rybę. Wczoraj odbyły się kolejne zawody flądra na Helu. Z relacji Leszka Soboty możemy dowiedzieć się, że rybki zaczęły współpracować dopiero po nastaniu ciemności. Jak pisze Leszek, zdecydowana większość flądr to niewymiarowe sztuki. Sam, by złowić dwie wymiarowe, musiał przerzucić ponad 30 ryb. Zawody wygrał Szymon Kwiek, na drugim miejscu nasz klubowy kolega Piotr Kaśmierski, a na trzecim miejscu podium uplasował się Mariusz Cyrk. Pod koniec sierpnia na wschodnich plażach Władysławowa odbyły się 4 zawody klubowej ligi surfcastingu. Organizatorem tych zawodów był sportowy klub wędkarski Tubis, a w rywalizacji wzięło udział ponad 40 zawodników. Zawody wygrał Jarosław Rusak, na drugim miejscu Kaszpilski Marek, a na trzecim miejscu uklasował się Szymon Kwiej. Żeby nie było tak różowo, trzeba też powiedzieć parę słów o tym czwartym kalesie, ponieważ no, te dane, które podałem przed chwilą, to są dane oficjalne, które podał organizator no, w dniu zawodów, czyli po zakończonych zawodach. Sędzią miarowym był kolega z Tubisa, sekretarzem był też kolega z Tubisa. Myśmy no, nie mieli tam swoich jakichś ludzi, którzy mogliby w jakikolwiek sposób wpłynąć na wymiar, który koledzy no, zanotowywali, czy tam mierzyli. No niemniej jednak o co chodzi? Chodzi o to, że dwóch zawodników Władek Teamu, w tym zawodnik, który był na pierwszym miejscu, Jarek Rusak, no, złowił flądry, które miały 25 cm. Tak jak dobrze wiecie, były zawody teraz na Helu. Bardzo dużo tych ryb niewymiarowych jest i faktycznie wyłuskać z tych niewymiarowych ryb ryby, które mają no, ten wymiar 25 cm w przypadku flądr i które jeszcze powiedzmy, bo trzeba też to założyć, że no, zawody trwają całą noc, ryba się skurczy, żeby ona się kurcząc dalej miała ten wymiar ochronny. Wiadomo, że w tym momencie trzeba no, tą rybę złowioną, no, że ona musi mieć tam z 25,5 cm co najmniej. No, niemniej jednak o co chodzi, już żeby tutaj nie przedłużać. Chodzi o to, że organizator parę dni po zawodach zmienił tą punktację, ponieważ powiedział, że ryba 25 cm nie może być zakwalifikowana do punktacji.
Myśmy przetrzepali wszystko. Przetrzepaliśmy po pierwsze regulamin klubowej ligi surfcastingu, gdzie jedyne słowo, które jest, to jest po prostu, że ryby dzielimy na wymiarowe, które zabieramy, które są do miary podawane, i ryby niewymiarowe, które należy wypuścić. Idąc dalej tym krokiem, zaraz zadzwoniliśmy do kolegi Stanisława Szymańskiego z zapytaniem, on już jest taki wędkarz, wiecie, porządny, wszyscy go szanują. Mówimy, słuchaj, jak to jest? Ryba 25 cm to wymiar ochronny, ale czy jeżeli ona ma 25 cm 0,0 mm, my możemy ją zabrać, czy po prostu, należy się dyskwalifikacja może? Nie, on mówi, nie, spoko, to jest ryba wymiarowa, można zabrać. Okej, na tym żeśmy nie powstrzestali, ponieważ wiadomo, że są okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, które w jakimś tam stopniu, można powiedzieć, rządzą na danym akwenie. Wysłaliśmy, a nasz prezes od spraw sportowych, Jarek Worach, wysłał po prostu zapytanie do takiego inspektoratu. Tutaj zacytuję wam, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej sytuacji. Tutaj taka przykładowa sytuacja, Jarek tutaj coś takiego podaje. Leszcz ma wymiar ochrony 40 cm. Czy jeśli będzie to 40,00, to zaliczamy go do ochrony? I musi mieć 40,01, żeby go wziąć? Czy po prostu 40,00 możemy wziąć? Czy po prostu już nie zaliczamy go do ochrony? O to chodziło, nie? Dzień dobry, w odpowiedzi na pana pytanie informuję, iż w przypadku, gdy wymiar ochrony wynosi 40 cm, to rybę o takiej długości należy uznać za wymiarową i można ją zatrzymać. Czyli potwierdziło nam się to, co po prostu Szymański Stanisław nam powiedział po prostu wcześniej. Zresztą Kręże Grzegorz też to potwierdził, a to też jest zawodnik, wiecie, nie z przypadku. Ja też dzwoniłem do Henryka Hebel, czyli prezesa PZW w Pucku. On to też potwierdził, że też tak faktycznie jest, że ten wymiar ochronny, który jest podany, ten minimalny, jeżeli go osiągamy, to już ryba po prostu może być zabrana. Tutaj też nasza kadra młodzieżowa, bo tak jak wiecie, nawet mój syn jest w kadrze młodzieżowej, złowił zresztą potężną rybę na tym kalesie, wygrał najdłuższą rybą tego czwartego kalesa. Niemniej jednak nasza kadra młodzieżowa też ma swojego przedstawiciela Michała Boldę, który zaraz szybciutko do Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego we Władysławowie puścił też takie zapytanie. Witam, mam pytanie, czy jeśli stornia ma 23 cm, można ją zabrać? Czy musi mieć na przykład 23 cm i 1 mm? Pozdrawiam. W odpowiedzi na pytanie, jeśli wymiar ochronny wynosi daną ilość centymetrów, to od takiego minimum zatrzymujemy ryby. To znaczy, jeżeli wymiar wynosi 23 cm, rybę 23 cm można zatrzymać, poniżej, to jest na przykład 22, należy uwolnić. Tutaj mamy screen Michała korespondencji, tutaj mamy Jarka korespondencję, ale słuchajcie, przedstawiliśmy to organizatorowi, mimo wszystko się upiera, że nie, jednak jest tak, a nie inaczej. Także myśmy nie poprzestali na tym dalej, żeśmy po prostu szukali jakiejś interpretacji, bo tu chodzi głównie, słuchajcie, o interpretację, bo żeśmy też wysłali do Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie też taką informację z prośbą o wyjaśnienie po prostu tej sytuacji. I oni po prostu nas odesłali do rozporządzenia na sprawie wymiarów ochronnych. Słuchajcie, pan Włodzimierz Nowak, ale nam nie o to chodziło. Nam chodziło, żeby oni nam dali interpretację przepisów. My wiemy, jaki jest wymiar ochronny, ale chodzi o tą interpretację przepisów, czy ten wymiar ochronny, my możemy zabierać tą rybę, która osiągnęła wymiar ochronny, czy nie? Czy zawodnik w tym momencie jest dyskwalifikowany, bo działa nie zgodnie z prawem? Rozumiecie, o co chodzi, nie? Skoro Szczecin się tak nie wypowiedział w sumie, bo nas odesłał do przepisów, nie o to nam chodziło. Wysłaliśmy je też do Gdyni. Ta sama sytuacja, czyli chodzi o tego leszcza, który ma 40 cm 0,0, czy go możemy wziąć, czy musi mieć ten jeden dodatkowy milimetr, czy nawet tam setno milimetra. Gdynia odpisała tak. Dzień dobry, rybą niewymiarową będzie każda poniżej wymiaru ochronnego określonego w rozporządzeniu. To znaczy, że 40-centymetrowego leszcza można zatrzymać. Tutaj pani Dorota Mitros się pod tym podpisała. Spoko sprawa. Słuchajcie, tej papierologii mamy też więcej.
Chcielibyśmy tylko powiedzieć takie coś, że stanowisko zarządu Władek Teamu jest jednoznaczne. My musimy działać przejrzyście i musimy działać zgodnie z prawem. Jeżeli okręgowe inspektoraty mówią tak, a nie inaczej, to ryba po prostu jest wymiarowa. Jeżeli chcecie używać innych wymiarów, to trzeba też dokładnie określić, czy osiągając ten wymiar ryba jest uznawana, czy nie jest uznawana, czy musi przekroczyć ten wymiar, to musi się bardzo dokładnie znaleźć, no nie wiem, czy w regulaminie, czy chociażby na początku przy odprawie powinno się powiedzieć, że słuchajcie, ryba musi przekroczyć wymiar, chociażby 1 mm, ale musi przekroczyć, bo to jest ważne, bo nie każdy o tym wie. Akurat Jarek, który startował w tych zawodach, to są w zasadzie jego pierwsze zawody, które wygrał, także jest tak zwanym świeżakiem, za co mu super gratulujemy i szacun, że naprawdę dokopał tym 44 innym zawodnikom. No, ale słuchajcie, on ma prawo do tego pucharu, nie można mu tego pucharu zabierać, ponieważ on złowił rybę wymiarową, zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem polskim i w tym momencie wydaje mi się, że odbieranie pucharu czy nagród w tym momencie byłoby po prostu takim troszeczkę niesmakiem, tym bardziej, że klubowa liga surfka Stingu, no to jest takie zrzeszenie wędkarzy, żeby się fajnie bawić, a nie żeby tutaj szukać dziury w całym, więc myślę, że ta ilość papierologii, którą myśmy zgromadzili, żeby udowodnić nie swoje racje, ale też po prostu, żeby pilnować po prostu tego porządku, myślę, że to powinno wystarczyć. No tutaj tylko taki drobny kamyczek dorzucę, że organizator zmieniając tą klasyfikację, zrzucając Jarka z pierwszego miejsca na czwarte, nawet go nie poinformował. Także nie poinformował nas, nie poinformował innych klubów, po prostu zmienił to po prostu sam. No co też takie troszeczkę, może nawet trochę słabe jest. No niemniej jednak myślę, że myśmy mamy troszeczkę, wiecie, tych papierów jednak. Organizator, z tego co wiem, nie przedstawił żadnego papieru na udowodnienie swoich racji, więc myślę, że można sprawę uznać za zamkniętą, tak? Pierwsza ta klasyfikacja, która była podana w dniu zawodów, jest obowiązującą. No i jesteśmy na końcu naszego filmu, tak jak dobrze wiecie, na końcu filmu zawsze jest coś ciekawego wygrywają zawodnicy Władek Teamu randze zawodnika, ale słuchajcie, też powiem taką jedną rzecz, dzisiaj będzie może troszeczkę skromnie, bo tylko 100-złotowy bon podarunkowy do wędkarski.com, ale od razu zwracam honor wędkarskiemu.com, ponieważ oni dali tych bonów 6, ale my nie chcemy ich dawać tylko naszym zawodnikom, więc reszta bonów podarunkowych będzie do wygrania na ostatkach surfcastingowych, które odbędą się w listopadzie w tym roku. Oczywiście także już serdecznie Was zapraszamy, zbieramy cały czas, zbieramy te nagrody dla Was i te ostatki surfcastingowe myślę, że będą z taką mega nieziemską pompą, a dzisiaj po prostu do wygrania jest 100 od wędkarskiego.com, szacun. No i przystępujemy do tego całego losowania, tutaj mamy listę naszą i zaczynam ciąć. Ważna jeszcze informacja jest taka, że ponieważ nie odbył się ostatni festiwal Dolsza, a w ostatnim losowaniu Józef Florek po prostu wygrał, o tutaj mamy tą naszą całą listę, rozmawiałem z organizatorem. Józek, jeżeli Ty za rok będziesz chciał uczestniczyć w festiwalu Dorsza, to organizator zdecydował, że ten festiwal Dorsza, ta dopłata na festiwal Dorsza 50% parę stówek, chyba z 4 czy 5, nie przypada Tobie. Także Józku, za rok szykuj się na festiwal Dorsza, bo Ty dzięki organizatorowi masz po prostu 50% upust, rabat, czy jak ktoś tam zwał. A my mamy tutaj nasze fistaszki, przesypuję je po prostu do pucharu. Puchar, nie powiedziałem Wam nic o pucharze. No więc tak, puchar to jest puchar mojego syna, tak. Filip Cieszka jest w kadrze juniorów we Władysławowie, znaczy się we Władek Team. No i na ostatnim kalesie wyhaczył największą rybę zawodów, leszcza
prawie że półmetrowego, no macie z tego film, już wam ten film proponowałem wcześniej, będzie też w tych końcowych ekranikach, także no brawo i szacun dla Filipa Ceszkę, no i dla naszej całej kadry juniorów, bo mamy ich już dosyć sporo i naprawdę są też dziewczyny w tej kadrze juniorów, zapraszamy serdecznie, no i tutaj bez zbędnego już gadania. Mieszam, zamknę oczy, może na dwie ręce, o tak, zrobimy ciach. Mamy jedną osobę, tak jak wiecie, jeżeli ktoś już u nas wygrał, no to on już nie bierze udział w tym ponownym losowaniu, a zawodników Władek Teamu jest mniej więcej gdzieś tak około 100. Co chwilę ktoś nowy dochodzi, w tym tygodniu też doszedł nowy zawodnik, także myślę, że do ostatków naszych służb castingowych przekroczymy tą magiczną liczbę 100, a dzisiaj dofinansowania, czy się ten voucher 100 zł od wędkarskiego koma wygrał Paweł Jach. No Paweł, super, masz po prostu stówkę, masz lżej. Myślę, że na pewno ci się to przyda na piątego kalesa, sobie coś dokupisz, czy na festiwal Dorsza za rok. Wiadomo, trzeba potrenować jeszcze przez tą zimę. Także Paweł, masz stówkę do przodu, a my po prostu zapraszamy na następny odcinek za miesiąc. 24, godzina 19, zawsze coś wędkarskiego na naszym kanale Władek TV.